Łukasz Szumowski zmaga się z poważnym problemem natury osobistej. Były minister zdrowia zdradził, że jedna kwestia nie daje mu spokoju i wywiera duży wpływ na jego życie. Nikt nie miał pojęcia, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Sytuacja jest naprawdę poważna. Pozostaje współczucie. Łukasz Szumowski od początku 2018 roku sprawował obowiązki szefa resortu zdrowia, zastępując tym samym dotychczasowego ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła. W zeszłorocznych wyborach kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, otrzymując 35 798 głosów. Zaraz później ponownie objął zwierzchnictwo nad resortem. Na skutek decyzji związanych z rekonstrukcją rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Jasne i ciemne strony popularności poznał jednak dopiero po wybuchu pandemii koronawirusa. Przez pewien czas, jako znany kardiolog i pracownik naukowy Instytutu Kardiologii w Warszawie Aninie, według sondaży, był uznawany za jednego z najbardziej zaufanych polityków w kraju. Jego reputacją zachwiała nieco informacja ujawniona w maju bieżącego roku, z której wynikało, że rodzina byłego szefa resortu zdrowia otrzymała granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opiewające na 150 milionów złotych. Przed kilkoma dniami, 18 sierpnia, Polacy dowiedzieli się, że Łukasz Szumowski zdecydował się na rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji. Od tego czasu krajowe media nieustannie śledzą każdy ruch polityka. On sam chętnie wypowiada się na temat tego, jak praca wpłynęła na jego zdrowie i życie prywatne. Łukasz Szumowski, rezygnując ze stanowiska ministra zdrowia, stwierdził, że uważa, że wykonując swoją pracę nie popełnił kardynalnych błędów systemowych. Nie ma sobie nic do zarzucenia w głośnych kwestiach zakupu maseczek ochronnych i respiratorów. Podejmowaliśmy decyzję o zakupie w momencie, kiedy cały świat dwoił się i troił. Skąd weźmie odpowiednią liczbę sprzętu, kiedy towar staje się tak deficytowy? Naszym zadaniem jest zabezpieczenie jego odpowiedniej liczby polskim szpitalom. Jeśli śledzimy doniesienia ze świata, to podobne sytuacje opisywane były w wielu krajach, wyjaśniał. Łukasz Szumowski deklarował także, że nie ucieka od odpowiedzialności i pozostaje do dyspozycji prokuratury. Wypowiedział się również na temat finansów. Każda złotówka z tych niezrealizowanych zamówień zostanie zwrócona do budżetu państwa wraz z karami umownymi i odsetkami, deklarował były szef resortu. Łukasz Szumowski uskarżał się, że przez pracę w Ministerstwie Zdrowia cierpiało jego życie rodzinne. Były szef resortu wolał oglądać filmy w internecie, niż rozmawiać z najbliższymi. Powodem było przewlekłe zmęczenie, przez które nie miał ochoty bawić się z córką. Łukasz Szumowski wyznał, że przez brak czasu spożywał głównie śmieciowe jedzenie i nie miał czasu na treningi boksu, przez co utył aż 10 kg. Odbiło się to na stanie jego kręgosłupa. Były szef resortu zdrowia deklaruje, że teraz odda się zasłużonemu wypoczynkowi.